I sprawdzamy. W banku pobieramy pieniądze. Archiwum, co nas czeka tutaj? Podsumowanie, sklepy. Wszystko wyremontowane. Renowacje. Wejście do tuneli, wszystko, wszystko. Tylko jeszcze dwa obiekty trzeba wyremontować. Ekonomia, rabaty. I teraz idę zobaczyć to. Kowala, zobaczymy, czy co. Sprzedaj przedmioty. W sumie mam wystarczająco amunicji, mam wystarczająco. I co nas tutaj czeka? Volpe, how goes Roma? Very well, Ezio. The French and papal forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together. And bring Claudia. Now? Yes. I? La ashaya wakon mutlak, bel kulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Claudia, we here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, and our brother, once stood around this fire, fighting off the darkness. Now, I offer the choice to you. Join us. Bolesne. You and I have not seen eye to eye on many issues. Niccolò! But you are exactly what the Order needed. You have led the charge against the Templars and rebuilt this Brotherhood. Now we must put Ezio where he belongs. At the head of the Assassins. Ezio Auditore da Firenze. You will now be known as Il Mentore, the guardian of our order and our secrets. Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true. Where other men are limited by morality and law, remember, everything is permitted. This sudden change of heart. I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma, and the one who caused the explosion as you fled the castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli! Cesare has returned to Roma alone! He rides for the Castel Sant'Angelo! Grazie. Well? The decision is yours, not mine. Niccolò. You better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, Mentore. Finish what you started. Good advice. I intend to write a book about you one day. If you do, make it short. I sekwencja zakończona. W niebo wstąpienie. Sekwencja 7 zakończona. Ociągnięcie, krwawa niedziela. I będą nowe towary u sklepikarzy. Sekwencja 8.
Borgia. Rzym. Tak. No dobrze, teraz jeszcze trzeba byłoby teraz wszystkich ich. Moskwa. Kozioł ofiarny. O, kolejna. O, monety Wlada Palownika. Wyślemy. No. Chociaż nie, wyślemy ich tak. Asasyna. Tego, tego, tego. Jo. I teraz możemy tylko jeszcze jednego wysłać, bo chcę mieć wszystkie trzy strzałki dostępne. Na pani żebraka. W sumie wyślemy coś bardzo łatwego. Nawet za łatwy bym powiedział. Chociaż nie. W Londynie jest coś nowego. Indiański brylant. 5000 punktów doświadczenia. No, u Kowali coś nowego jest. Ale najpierw... No dobrze. Nowe zlecenia zabójstw. Spotka się z Pantalic z Lileą w koszarach. Trochę lekarstw się zawsze przyda. No dobrze, i co tu ma dla nas Kowal? Zbroja. A, trzeba zlecenie najpierw, zadania kupców. Spreparowana głowa, co bym nie dał, żeby ją mieć. Mała broń, nic, uzbrojenie. Miecz mediolański. Wojenny młot kondotiera. Coś jeszcze? Nic. Miecz mediolański. W sumie sporo obrażeń daje, ale szybkości, bo teraz mamy, jeśli się nie mylę, wenecki buat. Nie, zostajemy przy bułacie. Pleasure, signore. Return anytime. A zbroje... W sumie... Kupimy już częściowo tą zbroję, coś... zbroje... Jak się to nazywa właściwie? Sojsenhoferów. O, buty. Nagolniki znaczy się. I z rękami. There you go, sir. Mention me to your no. amit. Zobaczymy, czy coś u krawca jest nowego. Come, friend. See the difference.
Sakiewki, nic. Ale ja chcę teraz tą flagę Borgia Gdzie ona jest? A, tu jest. No i teraz sprawdzimy, co na nas czeka teraz. Mamy, o! Leże Romulusa nawet mamy. W Watykanie. Misję Krystyny, widzę. W sumie zrobimy to Leże Romulusa. Tylko gdybym jeszcze znalazł jakąś łódź, byłoby fajnie. Normalnie czuję się jak w Wenecji. Teraz pytanie, czy mogę przejść przez te barierki. Żana muzyczka. Teraz tak. W sumie to jest najbogatsza dzielnica, Watykan. Właściwie to nie jest dzielnica Rzymu. Kardyna. Gdzie jest to wejście? Most entertaining. What would make a man for one? Must be a drunken wager or something. A, tu jest to wejście, a ja szukam jak głupi.
I ostatnia kryjówka wyznawców Romulusa i wtedy zbroja Romulusa. Romulusa. Na imię Romulus mi właściwie się kojarzy albo z założycielem Rzymu, albo z Imperium Romulusów z Star Trek Voyager. Wilk w owczej skórze, znajdź kapliczkę Romulusa. Dotrzyj na mszę. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est Deo gratias. Jak wykrycie? Trochę dziwaczne to teraz było. Czemu nie mogę na... Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est Deo gratis. Did you hear? The Baron de Valois is dead? No. Now Bartolomeo Dalian, you sure? Right up against the Pope. Cesare's campaign will be in trouble. Is that such a bad thing? Perhaps not. The assassin. He killed the banker. Some say he even walks the halls of Il Vaticano with no one able to stop him. There is hope after all. Perhaps Cesare's rule will finally end, and the church will be restored to its former glory. I will write the sermons, then leave them for you within the shrine. Make sure you deliver them convincingly, with passion. The followers will do anything we tell them to, Padrone. They believe their God commands them. Bene. Do you have the key? Yes, Padrone. May the Lord be with you. And also with you, Padrone. Assassino! You will not get me! Goń kardynała. Mam go zabić, czy jak? My ascension takes me closer to God!
and away from you, assassino! Ach. Chwilka, może tu będzie ta spreparowana głowa? Purpurowy barwnik. O, zmiana pogody. Nowatorskie rozwiązanie. Tu już chyba byliśmy. O. It seems God is on my side, assassino. Did the followers of Romulus work for the Pope's gain? Of course! They are ignorant, we are enlightened! Their savagery will lead the people to the light of the church! Kurczę! Kurde, kat!